Play-off, proszę Państwa, w tym roku zapowiada się niesamowicie ciekawie. To przez Ligę Open bardzo wyrównane składy drużyn, bardzo wyrównane mecze i liczymy, że również te spotkania w play-off. Sędzia główny rozpoczął spotkanie pomiędzy Podhalem Nowy Targ a Energą Toruń. Podhale z prawej strony, nowotarżanie, Dylan Wilik miał w tercy. Krążek przed bramkę i duża szansa na zdobycie pierwszej bramki. Trwa ostrzał bramki z Pesznego. Nowotarżanie chcą szybko zdobyć bramkę, by ustawić się w tym spotkaniu. Nowotarżanie sprzed bramki dwukrotnie strzelał Valentino trzeci raz. I Valentino za trzecim razem zdobywa bramkę dla Podhala Nowy Targ. Fraszko z lewej strony po bandzie. No i krążek zamknie Kalinowski. Fraszko podjeżdża tam do kolegi, teraz na niebieskiej, Jaworski przymierzył, ale krążek zatrzymał Różański, jest szansa, Jaworski cofnął się pod swoją bramkę, jest już przy nim Szwec, mocno atakuje i Szwec, bardzo agresywnie podał przed bramkę Wilik, no i miał szansę Jęcik, co znaczy gra w pressingu. Teraz Toruń z prawej strony, Torunianie dobrze wjechali, Sergiuszkin. Dobrze nagrał na najeżdżającego Fraszkę. Fraszko zatrzymany przez dwóch obrońców. Jeszcze raz Fraszko na drugą stronę. Doskonale podał Fraszko do Denisa Sergiuszkina. No i Power. Petersen. Dobrze. To ten special team teraz, który jest na lodzie. Jęcik. No i Power do Słominena. Słominen na niebieskiej. Wrzucił koło bramki krążek. Jak wydawało się, że uda się Nowotarżanom teraz pokonać Spesznego. Teraz Torunianie. Dobre podanie. Przedłużył je sobie. No i szansa. Jest gol. Przedłużył je sobie. Nie zdążyłem. Denis Sergiuszkin. Sam odbił krążek. Wyprzedził zawodnika z Nowego Targu. I Stalowe Pierniki. Fraszko. Przepraszam, to Mingę. To Zieliński do Mingego. Mingę zablokowany, krążek, mamy drugą bramkę, nieporadnie tutaj przyglądali się temu krążkowi, dynamicznie wjechali Torunianie w tercję Nowego Targu, no i tak jak mówiłem, Mingę z kolegami i tutaj przyglądali się obrońcy Szarotek, co będzie z tym krążkiem. Sędzia rozpoczął drugą tercję meczu pomiędzy Podhalem Nowy Targ a Energą Toruń, przystanie 2-1 dla gości. Przy bandzie Kalinowski. Torunianie w tercji. Mocno teraz potraktowany Peterson. Torunianie teraz oni zaczęli z większym animuszem tą drugą odsłonę. Peterson wjechał do tercji Dziubiński, ale pewnie Patryk Speszny. No i Power. Nowotarżanie. Franek. No i Power na drugą stronę. Teraz na środek, nowotarżanie, Valentino zdobywca pierwszej bramki. Speszny obronił, ale intuicyjnie, bo rozglądał się za krążkiem w drugą stronę. Miał szansę przejąć gumę. Teraz wychodzi na sytuację sam na sam zawodnik z Torunia, ale wyłożył się Przemysław Odrobny. Źle to rozegrali Torunianie. Franek do boku bramki. No ale to ładnie wyglądało. Podanie z boku i nastrzelił z powietrza krążek Neupower, jak akcja zza oceanu, gdy widzimy na skrótach z amerykańsko-kanadyjskiej ligi. Trwa walka o krążek, Torunianie. Kalinowski oddał szybko do Wolżakina. Wolżakin Odrobny podrzucił ten krążek wzdłuż bramki, jeszcze guma przeleciała. Bardzo groźna akcja dla Torunian, była szansa podwyższenia rezultatu. No i Power rozgląda się na niebieską. No i Power wycofuje na niebieską. Uderzenie. Krążek przeleciał przez Spesznego. Strzelał Słominen. Nie wiem, kto tam jeszcze dotknął tego krążka, ale krążek przeturlał się jakby nad Spesznym. Znów spod bramki muszą zaczynać Torunianie. Teraz z lewej strony Kalinowski. Kalinowski rozgląda się za partnerami. Kalinowski na środek. No i był tam Wolżankin. Nie doszedł do głosu. Teraz 3-2. Akcja Nowego Targu. Tutaj popisowa akcja. No i zagrał tutaj, można powiedzieć, przyżyłował, jak się mówi w slangu, Campbell. Przypomnę, że bramki zdobywali pierwszą Valentino, później Sergiuszkin. Mingę wyprowadził Torunian na prowadzenie, a wyrównał Jęcik.
Arbiter rozpoczął drugą tercję spotkania pomiędzy Podhalem Nowy Targ a Energą Toruń. 2-2. Będzie groźnie pod bramką Odrobnego, no i strzał wzdłuż bramki z Willik i Valentino. Willik za bramkę, Valentino czeka, ale udało się Torunianom wyjść Wolzalki. Z prawej strony Fraszko najeżdża bramkę Odrobnego, Fraszko indywidualnie. No i jak on nie wykorzystał tej sytuacji, wydawało się, że już objechał Odrobnego, już ma pustą bramkę. No i Torunianie. Trzyma, jeszcze walczy o ten krążek, cały czas wywalczył ten krążek, to chyba Olszewski, indywidualna akcja, Olszewski, jak on to zrobił, ograł chyba trzech zawodników, duże opały Przemysław Odrobny, ale już od razu Swec, od razu Nowotarżanie atakują, Nowotarżanie na Tinel i słupek uratował Specznego. Teraz szansa, Smirnow przymierzył, uderzył w łyżwę, jeszcze raz Smirnow. Wrzucił krążek zatrzymany dwa razy, tym razem przed Dziubińskiego i szansa na kontrę, jest Peterson z lewej strony, Peterson dopadł do krążka, wycofuje do tyłu, cóż za akcja, gol! Dawno nie oglądałem tak składnej akcji na polskich lodowiskach, Natinen, Peterson z partnerami, no rozegrali to przepięknie. Słominen dobrze odebrał mu gumę i teraz Neupower. Nasz reprezentacyjny napastnik Jęcik dobrze wycofał do tyłu, no i Speczny do raka. Jeszcze raz Odrobny, równe dwie minuty do końca. Cały czas Torunianie w naporze, no ale może być groźna kontra dla Nowego Targu. Teraz Dziobiński przeszedł, ale osamotniony Dziobiński, dwóch zawodników z Torunia i podcinany Dziobiński. Nie zdążyli jeszcze sędziowie przerwać gry, Nowotarżanie zdobywają bramkę, rozprężenie w szeregach zawodników z Torunia. Teraz czeka na podanie, no i doczekał się podanie, grający z numerem 8, nie ma bramki. Bił krążkiem Denis Sergiuszkin, dostał podanie przed niebieską, sytuacja sam na sam, ale górą Odrobny, znów Odrobny kotuje się przed bramką, dojechali obrońcy, jest mała szarpanina przed Przemysławem Odrobnym. To wygrał krążek. Wygrają Nowotarżanie, oni wystrzelili gumę. 41 sekund do końca, krążek koło lewego słupka. 15 sekund do końca tego meczu. Jeszcze Torunianie, cały czas w natarciu. Fraszko! Koło słupka, krążek jeszcze koło bramki Odrobnego, ale jeszcze tylko 8 sekund. Szkodenko uderzył. Jeszcze dobitka zakotłowało się przed bramką Odrobnego. Sekunda i koniec spotkania. Podhale Nowy Targ wygrywa na własnej tafli z drużyną Energii Toruń 4-2. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami podczas tej relacji Polski Hokej TV. Zapraszamy na kolejne transmisje i do usłyszenia i do zobaczenia.